Ej, on wszedł trapa, wszedł trapa, zamykaj. Czekaj, nie wszedł. Wszedł, 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 wszedł. Chcesz kupić tanią premkę? Wbij na stronę taniminecraft.pl oczywiście, wybierając youtubera Camper. Siemanko widzowie, witam was wszystkich w nowym odcinku na moim kanale, z tej strony Camper oczywiście. Na samym początku chciałem was poprosić o to, żebyście zostawili łapkę w górę, suba na kanale. A dlaczego suba? To wam powiem. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to masz szansę znaleźć się w miejscu, w którym spędzam tak naprawdę każdą swoją wolną godzinę w grze Minecraft oczywiście, czyli w moim pokoju. Tutaj zapisałem czterech ostatnich nowych subskrybentów, którzy zasubskrybowali dosłownie dzisiaj, 17 maja, więc jeśli chcesz się tutaj znaleźć, no to zostaw tego suba. Tutaj kopię cały czas, zobacz, tu jest cała moja gilia, wariacie, wszyscy kopią na tych stoniareczkach. No i będziesz miał takie malutkie wyróżnienie, subskrybując mój kanał. Dzisiaj trap pod tytułem fake kuboid, fake żółw trap, wiecie o co chodzi. Wstawiałem już ten odcinek, wstawiałem to podobnego bardzo trapa, wręcz bym powiedział, jak nie prawie, że identycznego, ale pokażę wam znowu o co chodzi, dla nowych widzów, którzy na przykład go jeszcze nie widzieli. Tam w ogóle jest jakaś klepotanka, widzę. Czekajcie, ja sobie muszę incognito odpalić, żeby oni mnie potem nie zaczęli bić szybko, bo wiecie jak to wygląda, jako youtuber. Tu jest w ogóle ogromna walka, ale mniej więcej działało to tak, zobaczcie, że tam był kuboid i były te ściany, nie? Były te ściany, które się zapadały w momencie, jak ktoś wszedł na ten kuboid i tam tak naprawdę wszystko to na tym polegało. Zobaczycie w dalszej części odcinka, ja tu uciekam od nich, bo naprawdę nie chcę się bić. Więc to chyba tyle, co chciałem powiedzieć na samym początku. Zapraszam na codzienne streamy o godzinie 22. 22 jest jeden stream zawsze i rano w godzinach od jakoś 10 do 11, znaczy od 10 do 11 jakoś w tych przedziałach odpalam tego streama, który najczęściej trwa jakieś 2-3 godzinki, więc serdecznie zapraszam. No to chyba tyle ze wstępu. Życzę miłego oglądania. Na razie. Siema. Znaczy bij się w nim. Ja piasek tylko muszę wyłożyć, nie? Tam daj mi 30 sekund. Spoko, spoko, my się już bijemy tutaj z kolegą nowym. Dobra, ja już wykładam ostatni. Ten stary cały czas ogląda, ale zastanawiam się. Nie wiem, jakby to była ta sama gilia, on po prostu powiedział, żeby się tepnął. Czy coś, wiesz. No, mogło tak być. Nie wiem, w sensie, kurde. Nie mam pomysłu, jak te perły od nich wymusić, jakby to powiedzieć. Okej, okay. Powiem w sensie, tak, bo nie wbiegł do trapa. Na te parkach to te perły to są tak rzucane od razu. A tu to ten ziomal tak. O, dobra, poszła pierwsza. No to jak pierwsza poszła, to już więcej nie musisz chyba, nie? Musisz? Nie wystyka. No. No trzema. Padą bania, go zabiję. Dobra, on nie ma trzech pereł, on nie ma trzech pereł. No i fajnie, to dawaj z nim. Dobra, jesteś gotowy? Tak, jestem. Tylko patrzę, żeby ci perły nie tykną przed zajściem, nie? Szedł. No i dzień dobry. Mamy. No czekaj, teraz ja sobie kupię efekty. Spoko. On już nie ma, on ma jedną perłę, czy jedną perłą się w sumie nie da, na pewno? No na pewno. Nie ma refili, ma z dwa refile, no i jednego koksa, jednego koksa według moich obliczeń, które są wręcz powiedziałbym perfekcyjne. Więc raczej nie. Nie wiem, on seta chyba nie zmieniał, nie pamiętam, czy ja to jadłem koksy pierwszy, czy to on? Padło. Koksa z ostatniego. Jemu. Ja sobie też ten koksa się tego w sumie seta w sumie. Ej. Ten to perwę rzucił kolejny. No widziałem. Dobra, mojego? Ma Bigo, a ja go. Ja tu zmieszam. Smutno mi się robi, jak widzę taką sytuację jak ta. Masz zabić tego. Ale unlucky. No ziomal ma pecha, krótko mówiąc. Plus 13, 17 rankingu za niego dostanę. No aż wejdź w dziurkę. No dobra, jest nie. Kicior. Pozdro Fermes, dobra. pozdro wariacie, bo wiem, że będziesz to oglądał raczej. O, jeszcze mnie zwyzywał od ty, nieważne.
Wszedł trapa, zamykaj. Czekaj, nie wszedł. Wszedł. Ty, co to za głuptas? Nie wiem. On biegał obok gildii, zjadł koksa, zobaczył... Laga dostałeś. Nie mogłem zjeść, ale wiem. On biegał obok gildii, zobaczył, że ten, że coś takiego jest, wszedł tu. Oczywiście dobrał koksa przed, nie wiem o co chodzi. Ale... Masz ten? Nagrywanie włączyłeś? Tak. Ale zaraz zobaczysz perełki, cudne. Podkop. Nie ma szans, jest. Cykuj perła do góry. Masz, cykuj. Halo? On tu jest. Ole dzidzio, ale pech. Jeszcze nie zje. Nie zje? Nie, no zjadł, ale... Ja, powiedziałam. Ale chłop pecha miał. Jaka to była główka? Masz. Główka? No. Mam jakąś heko. A. I ferment. No to heko to był ten, który za pierwszym razem wycykał i drugi raz tu wszedł. A. Unlucky sytuacja, wariacie. Dobra, teraz się wziął mal. 700 ranku ma to i mogicier. Tylko zobaczę. Fajnie, że dodali to na prawym, że ten, że widzisz, że dostajesz ranku za ziomka. Nie, mi pokazuje sojusz. Żadnego soja nie biorę, wariacie. No niestety, ale bijemy się. Nie wiem, powiem ci, że... Wy nie musisz w ogóle ten... Nie ten. On nie musi wysykać pereł, bo nic położyłem, nie? Mówisz, że aż teraz tak będzie działać? No. Nie wytyka, nie ma szans. Nic możesz tutaj wbijać. Nie wiem, zmienię sobie seta dla podpuchy, ale ten ziomal taki... Nie, on pisze, czy będzie na odcinku. No nie rozumiem. Nie, no dobra, ja się z nim piję normalnie w takim razie, jeśli tak się bawimy. Tylko nie wiem, czy on zjadł koksa, czy refa. Ej, chyba on zjadł koksa w ogóle. Ej, dobra, rzucił kolejną perłę, beczko. No i pięknie. Tylko nie wiem, on odpuszcza cały czas. On cały czas biega, odpuszcza. Nie, on zjadł kolejnego koksa. Nie wiem, czy po prostu też nie zjeść koksa i go dowalić już po prostu, bo wątpię, że on szczerze tu wleci. On no zaraz... Spróbuję, jak nie wleci, to go dowalić. Nie, udaję, że jestem borowikiem takim fest. Masz ten? Masz inkognito na gildię, czy nie? Nie. No w sensie powinien zobaczyć, że to nie jest moja gildia, nie? No. Nie, on tu nie chce wejść. W sensie, dobra, inna opcja. Zamykaj. Dobra, on nie chciał tu wejść. On wiedział, że tu jest trap, tylko sknokowałem go. Pięknie. Ale nie ma pereł, tego wiem, że akurat, że nie ma pereł. Nie, ale w sensie, wiesz, to jest śmieszne, że oni poznają już, że jak jest rolej i camper, to już te, oni już wiedzą o co chodzi. Weź do smoka. Baniaj w ogóle padła, czekaj. Muszę zmienić. Dobra. On teraz już będzie jadł, nie? Gdzie? On będzie jadł teraz, czy nie? No może. Padło baniaj w ogóle. Ja wiem. A, i mi stręcz padł. Dobra, teraz ginie. Poszła perła? W ciebie. Kobluj. Dobra. Oj, nie miałem bloków na pasku. Dobrze. Wyszło. Dobra. Pozdrawiamy oczywiście gangustera, który chciał być na odcinku. Zapytał, czy mu oddam itemki. Oddam. Tepaj.